Witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna. A to jest taki malutki projekt, który mam zamiar zrealizować, ponieważ coś mi nie idzie ostatnio z moimi głównymi seriami. Jeszcze zanim o samej grze, chcę powiedzieć, że nie wiem, jaką formę to przyjdzie. Czy to będzie, przyjmie to, nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, czy może kilka mniejszych, no bo gra nie jest długa. Jest to kolejna gra z serii Dizzy, tym razem Excalibur. Wersja angielska, ale jak zwykle będę tłumaczyć mniej więcej tak, jak dam radę, teksty, których nie jest dużo. Samą fabułę też poznacie po tych tekstach. Ale nie jest ona zbyt rozwinięta, no bo te gry nie wykazują się właśnie jakąś taką szczególnie rozwiniętą fabułą. To jest wersja na normalnego peceta, ponieważ znalazłam ją na stronie, której adres znajdziecie w opisie filmu. Tam można właśnie ściągnąć różne wersje niektórych części Dizziego, więc jeśli chcecie, to możecie sami wypróbować. No co jeszcze? Nie wiem, właściwie to już chyba może zacząć. Jeszcze jedna sprawa, będę dość często zapisywać i po prostu wczytywać, bo są miejsca, z których spadam na przykład i myślę, że przy 20 razie, kiedy spadnę z jakiegoś miejsca, nie będzie wam się chciało patrzeć, jak wracam do góry. Dlatego jeszcze zobaczę, jaką dokładnie tę formę przyjmie, a teraz już możemy zacząć. Puk, puk. Zastanawiam się, kto to jest. Szybko! Pośpiesz się, Dizzy! No jak widzimy, Daisy pod naszymi drzwiami stoi i krzyczy, więc pospieszymy się. Pierwsze słowo to jest moneta. Monety w lewym górnym rogu możemy zobaczyć, ile mamy monet. Myślę, że wielkim spoilerem nie będzie, jeżeli powiem wam, że monet w całej grze jest 27 i żeby przejść całą grę, trzeba znaleźć wszystkie. Z kilkoma miałam problem, ale na szczęście wiem, że gdzie są i mam nadzieję, że będę to pamiętać. Tutaj warto jeszcze wskoczyć na górę i tu mamy smar. Smar będzie potrzebny nam potem. A teraz zobaczmy, co takiego chce od nas Daisy. Nareszcie! Co jest takiego pilnego? To dziadek Dizzy! Został porwany przez złego czarnoksiężnika Zaxa. Dora twierdzi, że został zabrany do zamku. Musisz go uratować, Dizzy. Nie bój się, Daisy. Uratuję go. Zaczęła się kolejna niebezpieczna przygoda naszego bohatera. No i tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie zaplecze fabularne. Możemy jeszcze pokazać z Daisy, ale ona już tylko... Ciągle tu jesteś? A tak, i idziemy już po prostu dalej. W ogóle śmiesznie Dizzy wspina się po linach. O, przy okazji wpadłam na szczura i mogę wam wytłumaczyć, o co chodzi z życiem. Tu nie ma tak jak na przykład w Crystal Kingdom serduszek, tylko mamy taki pasek energii u góry, który właśnie zmniejsza się, jeżeli spotkamy się z wrogiem. Ogień też jest wrogiem, jeżeli wpadniemy w niego, to nas zabija. Właściwie zabiło mnie. To było głupie. Dobra, nie będę już kit, straciłam życie przez właściwie własną głupotę, ale nieważne. Tam jeszcze będę mogła znaleźć życie, więc powinno mi się udać w miarę przeżyć. Tu mamy truskawkę. Truskawka odnawia nam trochę życia, czego wam na razie nie pokażę, bo jestem pełna energii, co pewnie długo nie będzie trwać. Właściwie wszystko nas zabija z tego, co się rusza. Nawet ślimak. Właściwie nie wiem, co to za krwiożerczy ślimak, ale widocznie lubi jajka. A strasznie ciężko go przeskoczyć. Studnie. Właściwie pierwsze co i tak wskoczymy do studni. To jest przypadek, ponieważ do tej studni po prostu ciężko ją przeskoczyć. Tu jak widzicie jest taki zamek, ale na razie nie mamy klucza.
więc po prostu pójdę w prawo. Dobra, wezmę sobie monetkę, ale zanim pójdę jeszcze raz w prawo, to znowu wskoczę do studni. Mam nadzieję, że mi się uda przeskoczyć ją z drugiej strony, ponieważ tam jest moneta. Ach, nie, uwierzcie mi, że akurat skoków w tej grze nauczyć się miałam straszny problem. Bo Dizzy często jest strasznie jakiś taki bezwładny i leci mimo moich... mimo moich prób. Nie, żeby nie wpadał tam. Da, dobra. I wybaczcie, że tak ten... tak... ładuję, że... banana zjem potem. Ale po prostu, jak już mówiłam, po co macie po 10 raz oglądać, jak ja przebiegam przez... przelatuję przez studnię, bo to wam nic nie da, mi nic nie da, tak? Tylko sztucznie to wydłuży. Zobaczcie, jak zjem banana, to mi się energia podniosła. Zresztą widzieliście śmieszną animację jedzenia. Dobra, teraz wreszcie mogę iść tam. Z tych chmurek mogę opaść. I w prawo. Tą monetę możemy zebrać później. A tu mamy Dorę. I jakieś światełko. I teraz nie mam pojęcia, wybaczcie, przetłumaczyć tego nie potrafiłam. Wydaje mi się, że coś bardziej jak... wierszyk czy coś. Nie mam pojęcia właśnie jak przeczytać tą pierwszą część, ale dalej jest proszę zostaw rzeczy same. Więc jeżeli ktoś ma pomysł jak to przetłumaczyć, to chętnie posłucham. Co to jest? Magiczne światło. Jakie magiczne światło? To ogień w szklanym słoiku z uchwytem, by można je było przenosić. Bezpieczniejsze niż pochodnie między drzewami. Usmażyły wiele jajek. Wezmę jedną. Ile złotych monet chcesz? Mogę pozbyć się trochę balastu. Nie chcę żadnych złotych monet. Wszyscy wiedzą, że są fałszywe. Dziadek Dizzy zrobił je z zaklęcia i podstawowych metali. Znajdź mi srebro. A ostatnie magiczne światło jest twoje. No tak, czyli na razie nie dostaniemy magicznego światła, które jest po prostu lampą. Przynajmniej według mnie. Tutaj sobie jeszcze znowu kolejny raz zapiszę. I tutaj na przykład jest kolejne z monet, których nie miałam pojęcia, że tam są, ponieważ... O! Tutaj jest, uwaga, ruchome piaski. I byłam pewna, że jak się zapadniemy w ruchome piaski, no to mogiła, nie? Ale... Tadam! Monety są tam, ale Dizzy się nam w nich topi, robią mu się takie śmieszne usta, dlatego po kolejną monetę lepiej po prostu spłynąć stąd, bo można się utopić. O, widzicie, już zaczyna mu brakować powietrza. O, i tu są jeszcze dwie i truskawka, tylko nie wiem, czy... nie utopię się w momencie... Dalej, skacz! O, właśnie, właśnie! Traci nam się życie! Jezu! Tak, ten jeden z najgorszych potworów jest właśnie tamten, przynajmniej dla mnie. O, w sumie monety, które już zebraliśmy, to już są zebrane. Nawet nie wiedziałam. Wiecie co? Bo jeżeli ja będę tak szybko tracić życie, to ja nie przejdę w życiu do końca. Dlatego wezmę się za te monety jeszcze raz. Ten motyl mi nigdy tutaj problemów nie sprawiał, za to ten na drugiej planszy to po prostu ginęłam na nim pełno razy. O, topimy się. Dobra. I jeszcze wkurzające jest to, że tu jest ten ogień i czasem po prostu wyminięcie tego potwora graniczy z cudem. Nie wiem, czy już złapał powietrze, dobra. Strasznie wolno opada i on już przy opadaniu zaczyna
tracić życie? Czy dam radę złapać truskawkę? Dobra. Tylko jak je, to nie chcę skakać. Dobra, okej. Okay. Jak już mówię... Dobra, jeszcze sobie wezmę, tutaj jest... Tutaj jest klucz, jest on bardzo ważny. Właściwie pierwszy raz w życiu bym tutaj nie zeskoczyła, tylko z rozpędu po prostu tam wpadłam. Teraz muszę iść do góry. I tu jest jedna z monet, której też wcześniej nie mogłam znaleźć, a mianowicie jest tutaj za drzewem. Warto wiedzieć, bo ja bym się w życiu nie domyśliła. Au. Według mnie trochę to takie bez sensu jest ukrywanie monety za drzewem, bo przecież nie będziemy sprawdzać za każdym drzewem, czy coś nie leży. Tu mamy szyneczkę. Szyneczka się przyda. Nie wiem, co tam było z tej strony. To jest, o właśnie, dodatkowe życie. Przyda nam się. Takie właśnie buteleczki. Ich jest trochę, więc nawet jak ja ciągle traciłam życie, to nie jest takie straszne. Teraz warto iść w tę stronę, bo potem będziemy szli w prawo. Gruszka na razie jest mi niepotrzebna. Ale jest tu kolejna monetka. Bananek tak samo nie jest mi potrzebne. To takie obślizgłe coś tam też jest w stanie nas zabić. Choć też nie wiem, co to jest i dlaczego jest groźne dla jajka. Dobra. Tu skaczemy po chmurach. Czyli chmury, nieodzowna, że tak powiem, część... Czy nieodzowny element tej serii, którego ja nienawidzę po prostu od wczesnego dzieciństwa. Au, i jeszcze nas ślimak zje, oczywiście. Bo kiedy skaczemy zbyt dużej wysokości, to Dizzy się jakby przewraca i przez pewien czas nie kontaktuje i w ten sposób może na przykład zostać zjedzony przez ślimaka. I teraz... jesteśmy u domu Doziego. Jeżeli go pamiętacie, to taki, co wiecznie śpi. Pokażę wam tylko, co jest przy drzwiach, ale ominę ślimaka, bo muszę ostrożnie z nim działać. Bezcelowe. Dozie zaraz zaśnie. No, właściwie to nic dziwnego. O, bo tu mam pajączka. Dobrze, że nie mam arachnofobii, bo pewnie by mnie przeraził. Okej, okay, i tu mamy... Klucz czaszkowy, czaszka klucz, czaszkę klucz, nie wiem, weźcie czaszkowy klucz, który nam też będzie potem potrzebny. Więc właściwie tylko po to tu się idzie. Au. Teraz by mi się przydał jakiś bananek albo coś w tym stylu. Tu mamy kolejną monetę. Wow, 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 wow. Fuh. I to jest jeszcze jedna moneta. Widzieliście, prawie wpadłam w te pale całe. Dobra. Tutaj mamy kolejnego pajączka, ale coś ciekawe, tego też się musiałam niestety kiedyś tam sprawdzić solucji, ponieważ w życiu bym się nie dusiła. Tu mamy siekierę. Znalazłeś siekierę. Ona sobie tu leży, bo na razie jest nam niepotrzebna. Ale w życiu bym się nie domyśliła, że ona tu jest. Dobra. Przyda nam się. Właściwie wygląda jak mango. O, jak widzicie, całe życie jesteśmy uratowani. Tam będzie można też iść później, więc na razie skoczę sobie tutaj. To jest też jedno z głupich miejsc, gdzie wiecznie spadałam. Czy kawałek dalej. Bo jak już mówiłam, bezwładność Dizziego jest lekko irytująca w momencie skoków. Dobrze, że mu się nic nie dzieje, jak skacze z wysokości. O, udało mi się, chociaż ostatnio mówię, to skończyło się upadkiem pod pająka. Tutaj właściwie to pójdę tylko po tą monetę, żeby po tej o niej nie zapomnieć, choć jeszcze pewnie się tutaj pojawię. O, o.
ogień to nie jest dobry pomysł. Na ogniu też wiecznie traciłam życie. Dlatego skoczę sobie górą. O! W ten sposób uniknę. O! I tutaj mamy o, ogra? Nikt nie przejdzie, jeżeli przeczytacie tam, bo tak jakby nie patrzeć, każda z plaż ma swoją nazwę. Tam na przykład to jest o, kompleks drzew. A tu mamy, że nikt nie przejdzie i mamy tutaj strażnika. Dobra. Nie, na razie nic nie mamy, co możemy. Ale jak pójdziemy, to... Stój! Nikt nie przejdzie. Rozkazy od czarnoksiężnika. Lepiej zachowam dystans, zanim znajdę przejście. No, wiadomo, że nie chcę za bardzo ryzykować spotkania z ogrem, czy właśnie, nie wiem, trolem, czy... Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co to jest, a to było już... To było perfidne z tym szczurem. Naprawdę. Okej, teraz... Czeka nas trochę męczący... Powrót... Powrót z powrotem. Że powrót z powrotem, w ogóle co to jest? Aj, nie pod pająka. A męczące jest też to, że znowu muszę przejść tą trasą. Właściwie spora część gry opiera się na tym, że musimy wracać do miejsc, w którym już byliśmy. W których już byliśmy. O, no właśnie... To jest... wkurzające najbardziej. Po prostu jak on już tak leci, tak się kręci, to już nie można w ogóle nim sterować i trzeba poczekać, aż skończy. Co się na ogół kończyło w moim przypadku śmiercią. Więc wolę nie umierać znowu. O. Przy okazji napełnię energię. Musimy znowu właśnie iść tędy. Bo muszę się dostać na drugą stronę tej całej przepaści, gdzie był klucz. A nie ma innej drogi jak przez chmury. I... Przez moje ulubione chmury. Choć w tej części i tak nie irytują mnie aż tak bardzo, jak zwykły w innych. O, jestem tutaj. Jakby pamięta, po co ja wróciłam. Aha, dobra. Au. Co ja mam ze sobą? Aha, dobra. Nie, bo będę potrzebować miejsca i chciałam się przekonać, czy czegoś nie muszę wyrzucić. Tam są jeszcze w ogóle... Au. Tam jest jeszcze w ogóle moneta. Więc muszę pamiętać, jak będę wracać, żeby ją zabrać. Teraz muszę wskoczyć tutaj. I pamiętacie, to była taka skrzyneczka z kluczem i tutaj pasuje złoty klucz. Hej, lina opada. Dobra. Złoty klucz nam już jest niepotrzebny, więc można go zostawić, bo będzie nam potrzebne miejsce. Tylko już mówiłam, śmieszy mnie sposób Dizziego na pokonywanie liny. O, tu mamy monetę, ale do niej się można dostać tylko z tej strony. Wow, ominę pająka, okej. Okej, tu mamy, o, jeszcze robaczka. Dom Denzila. I ukradniemy mu kolejną monetę ze stołu. I miecz. Tu mamy miecz. Miecz nam się oczywiście przyda, ale... Zostaw to! Może być niebezpieczne w niewłaściwych rękach. O. Denzil w ogóle jakiś taki zielony, zgniły, więc... więc zastanowimy... Musimy jeszcze z nim pogadać. Właściwie śmieszne jest to, że jak wejdziemy do jego domu,
To u góry jest napisane, mogę wyczuć chorobę. Co się z tobą stało? Zatrute jedzenie. Byłem na spacerze pośród drzew niedaleko zamku zeszłej nocy. Znalazłem apetycznie wyglądające jabłka, które oczywiście zjadłem. Po tym jak zjadłem, poszedłem cały szczęśliwy, ale nagle brutalnie zachorowałem. Doktor powiedział, że jestem szczęśliwy, że jestem żywy. Powinienem nie żyć. Zatrute jabłka? Zły czarnoksiężnik Zax. Kto jeszcze mógłby zatruć je? Czy ty wiesz, że on zniknął i porwał dziadka Dizzy? To wyjaśnia jabłka. Chciał pokrzyżować wszystkie możliwości ucieczki. On wie, że my potrzebujemy jedzenia do zwiększenia naszej energii, albo umrzemy. Nie bój się, nie powstrzyma mnie. Uratuję dziadka Dizzy. Dobra. Oczywiście teraz powinienem miecz dać. Zostaw to, może być niebezpieczne w złych rękach. Aha, dobra, jeszcze raz muszę jego zapytać. Będę potrzebował broni. Mogę pożyczyć twój zaufany miecz? Okej, ale bądź ostrożny z nim. Okej, teraz już nam da mieczek. A jak mam miecz, to możemy ruszać na ogra. Ale nie ma co liczyć na emocjonującą walkę. I tutaj widzimy jabłuszko. Oczywiście ja byłam głupia przy pierwszym razie i jabłuszko zjadłam. Nie pomnę tego w ogóle, co powiedział nam przed chwilą Denzil. Dlatego pokażę wam, co się stanie, jeżeli takie jabłuszko, których teraz się pojawiło sporo, zjemy. Czy Denzil nie ostrzegał cię, że jabłka mogą być zatrute? No i oczywiście ostrzegał nas, dlatego nie będziemy jabłek jeść.